Już od dawna chcieliśmy zwiedzić tunel kolejowy pod Przełęczą Kowarską. Wreszcie, korzystając z nadarzającej się okazji, udało nam się go przejść w całości. Mając 1025 metrów długości lub 1027, gdyż biegnąc po lekkim łuku w zależności od tego, która ściana była mierzona, podawane są obie wartości, stanowi obecnie jeden z najdłuższych tuneli kolejowych w Polsce, a drugi pod tym względem na Dolnym Śląsku. Powstał pod Przełęczą Kowarską i biegnącą przez nią Drogą Głodu, o której opowiem później, jako element infrastruktury linii kolejowej 308 łączącej Kamienną Górę z Jelenią Górą. Władze obu tych miast, jak również i Kowar, liczyły na rozwój przemysłowy i turystyczny regionu w związku z tą inwestycją. Drążenie tunelu prowadzono w latach 1901-1905 i było najbardziej wymagającym etapem prac przy jej realizacji. Do Kowar pociągi zaczęły dojeżdżać już 15 maja 1882 roku, jednak budowa dalszego odcinka stanowiła poważne wyzwanie. Aby pokonać znaczące różnice wzniesień na styku Karkonoszy i Rudaw Janowickich, linię kolejową trasowano bardzo krętym szlakiem. Najniższym punktem oddzielającym oba wspomniane pasma górskie jest Przełęcz Kowarska, leżąca na wysokości 727 metrów nad poziomem morza, i właśnie pod nią zdecydowano się wydrążyć tunel. Jego budowa była niezbędna, aby obniżyć nachylenie toru do poziomu możliwego do pokonania przez ówczesne składy pociągów prowadzone trakcją parową. Na realizację inwestycji przeznaczono prawie 5 milionów ówczesnych marek. Prace ruszyły jesienią 1901 roku, jednak co pewien czas dochodziło do ich zatrzymania. Zmieniali się wykonawcy, a przy wytyczaniu trasy od strony Kowar napotykano sporo problemów. Ponadto okoliczni chłopi opierali się sprzedaży ziemi pod linię kolejową, konieczne więc były wywłaszczenia. Poprowadzenie torów pod przełęcz długim, pełnym zakrętów podjazdem znacznie wydłużyło ten odcinek linii. Wszystko dlatego, że tunel postanowiono przebić na wysokości 635 metrów nad poziomem morza, jak najbliżej przeszkody, zgodnie z zasadami charakterystycznymi dla tuneli szczytowych. Kolejne opóźnienia spowodowane były cyklicznymi napływami wód gruntowych i zawałami skał. Tu ile wody wypływa? No niestety, wiecie, on jest nieeksploatowany i nie jest już w żaden sposób zabezpieczony ani konserwowany. I przez to w efekcie niestety, ale podupada. W końcu 4 czerwca 1905 roku w atmosferze regionalnego święta pierwszy pociąg z Kamiennej Góry przejechał trasę do Kowar. Oficjalne uruchomienie regularnych połączeń nastąpiło dzień później. Niestety kolejne lata pokazały, że wybudowana tak wielkim nakładem sił i środków linia kolejowa nie spełnia pokładanych w niej nadziei. Nigdy nie została wpięta w sieć Śląskiej Kolei Górskiej jako bezpośredniego połączenia z Wrocławiem, o co tak usilnie zabiegały Kowary i Kamienna Góra. Pozostała już na zawsze tylko lokalną linią. Co więcej, budowa tunelu nie skróciła trasy przejazdu. Linia kolejowa pod Przełęczą Kowarską ma długość 25 km i jest o blisko 4 km dłuższa od przebiegającej nad tunelem Drogi Głodu. Wszystko przez długi, pełen trawersujących łuków odcinek dojazdowy z Kowar do tunelu. W roku 1932 zakończono elektryfikację linii kolejowej. Pozwoliło to na wyeliminowanie pociągów opalanych węglem,
które okazały się zbyt słabe, by podołać transportowi wielkich składów towarowych. Niestety, w roku 1945, po zakończeniu II wojny światowej, na mocy porozumienia pomiędzy władzami polskimi i radzieckimi, przystąpiono do demontażu trakcji elektrycznej kolei na Śląsku. Od tej pory przez tunel kursowały już wyłącznie parowozy. W latach 80. XX wieku podjęto decyzję o wstrzymaniu ruchu kolejowego pomiędzy Mysłakowicami a Kamienną Górą. Linia kolejowa poprowadzona tunelem wydrążonym pod Przełęczą Kowarską prowadzi pod drogą głodu, zbudowaną w XIX wieku w czasie Wielkiego Kryzysu. Dzięki decyzji władz pruskich, które postanowiły pomóc głodującej ludności, rozpoczęto budowę nikomu niepotrzebnej drogi z Kowar do Pisarzowic. Prowadziła ona przez ciężkie górskie tereny. Jej budowniczowie dostawali za dzień pracy symboliczny bochenek chleba i 60 fenigów. Musiało im to wystarczyć na utrzymanie rodziny, ale nie było innego wyjścia. Budowę drogi ukończono w roku 1857 po 2 latach ciężkiej pracy. Do tej pory wykorzystywano stary trakt kamiennogórski, ale tak naprawdę ze względu na przewyższenia nowa droga wcale nie była konkurencją dla starej trasy. Ostatni pociąg pasażerski linią 308 przejechał w 1986 roku, ale oficjalnie całą trasę zamknięto dopiero w 2007 roku. W międzyczasie kursowały nią jeszcze pociągi towarowe wożące kruszywo z Ogorzelca. Puszczony i nienaprawiany tunel przecieka. W jednym miejscu z jego bocznej ściany wypływa spory strumień wody. Liczne przecieki znajdują się także na stropie i w wielu innych jego miejscach. No? Tunel pod Przełęczą Kowarską ma obudowę murowaną z kamieni. Przebiega po łuku, wskutek czego z jego środka nie widać wylotów i jest zupełnie ciemno. Po zamknięciu linii kolejowej niewielka część szyn została przez złomiarzy rozmontowana. Pojedyncza wymontowana przez złomiarzy szyna nadal znajduje się w tunelu, ale większa część torowiska jest nienaruszona. Część drewnianych podkładów przed tunelem wyniesiono. Tunel osmolony jest przez sadzę z parowozów. Warto jeszcze na koniec wspomnieć, że na Przełęczy Kowarskiej funkcjonowało do początku lat 70. XX wieku schronisko turystyczne działające w budynku powstałej tu w XIX wieku niemieckiej gospody Schillera, nazwanej od nazwiska jej właściciela Schillerbaude. Z jej tarasu rozciągał się widok na Ogorzelec i wychodzące w jego kierunku z tunelu tory kolejowe. Ze względu na zły stan techniczny obiektu, zamknięto go, a następnie rozebrano w 1973 roku. Na jego miejscu znajduje się obecnie parking na Przełęczy, na którym widać nadal fragmenty fundamentów budynku. Tu w ogóle już torów nie ma.
Po obu stronach tunelu, w pewnym oddaleniu od niego nad linią kolejową, wybudowano przejazdy.